No na pewno przyjechaliśmy tutaj z zamiarem zwycięstwa, jak w każdym meczu. Natomiast pewne rzeczy uległy zmianie w klubie. Nie ukrywamy, że to był trudny okres dla nas, dla piłkarzy, dla ludzi związanych w klubie w naszym środowisku. Natomiast jesteśmy profesjonalistami, chcieliśmy się do tego meczu jak najlepiej przygotować. Szanujemy bardzo ten punkt, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ta sytuacja nie była prosta. Tutaj naprawdę Arka stworzyła dużo więcej sytuacji dogodnych pod bramką. Myślę, że te cechy wolicjonalne naszych piłkarzy dzisiaj pozwoliły zdobyć, wyszarpać ten punkt, że tak się wyrażę. Natomiast, no, tak jak wcześniej powiedziałem, ta sytuacja nie była prosta. Także bardzo szanujemy ten punkt. Cieszymy się, że z jakimś fundamentem spokojnie przeczekamy teraz ten okres do 9 stycznia, bo tak mamy zamiar wznowić zajęcia i od następnej rundy rewanżowej znowu walczyć o punkt. Dziękuję. Czy są pytania? Bardzo proszę. Panie trenerze, powiedział pan, przyjechaliśmy tu wygrać, ale oglądając mecz, nie ukrywam, że szukaliśmy w pamięci drużyny, która słabiej zagrała niż dzisiaj Łęczna. To znaczy, jest to moje zdanie, ale wydaje mi się, że Łęczna dzisiaj w ogóle nie grała w piłkę, tylko czekała na to, co się dzieje na boisku. To jak chcieliście wygrać ten mecz? Czy to zachowanie pana drużyny na boisku, czekające na atakującą Arkę, wynikało z założenia takiego przedmeczowego, czy one wynikało z tego, co się działo w ogóle na boisku? Inaczej, powiem szczerze, że wcześniej pracowaliśmy bardzo mocno, gdzieś ta defensywa nas charakteryzowała, jeżeli o to chodzi. Ja jestem teraz świadom, że tak krótki okres, jaki mieliśmy bez pierwszego trenera, którym był trener Ireneusz Mamrot, przepraszam, chcieliśmy coś zmienić. Skupiliśmy się, proszę mi uwierzyć, na fazie ataku, na pozycjonowaniu się zawodników między liniami. Teraz jesteśmy świadomi z pełną odpowiedzialnością, wiem o tym, że to jest krótki okres czasu, żeby coś zmienić, żeby ten zespół chciał dominować, chciał kreować grę. Wiemy też, widzimy to z boku, jak to wygląda. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, no, w każdym meczu gramy o zwycięstwo. Czy to wygląda w ten sposób, czy inaczej, to podejście się nie zmienia. Ale proszę mi uwierzyć, że chcieliśmy to zmienić. No, Arka była lepszym zespołem dzisiaj, nie pozwoliła nam na dużo. Jednak jest dużo rzeczy do poprawy, ale to są rzeczy, które oglądamy, analizujemy i staramy się poprawić. Czy jeszcze ktoś ma pytanie? Nie, dziękuję trenerowi. Mógłbym jeszcze na koniec Tak, dwa bardzo słowa. proszę. Chciałbym od razu wszystkim życzyć wesołych świąt. Dziękujemy tutaj za gościnę. Chciałem też podziękować naszym zawodnikom, pracownikom klubu, osób związanym z klubem, bo naprawdę dostaliśmy duże wsparcie, jeżeli chodzi o ten trudny okres. Ale tak jak mówię, dziękuję tym ludziom, którzy są wszyscy związani z Górnikiem Łęczna, naszemu głównemu sponsorowi za zaufanie, wsparcie. I to ode mnie tyle. Życzenia Wszystkiego świąt dobrego. także. Dziękuję. Dziękuję.